Wandopol, miejscowość, która w roku 2022 będzie często widziana na łamach prasy, na naszym portalu, ale również i u Państwa w gminie Konstantynów. Wandopol będzie pewnie odmieniany przez różnego rodzaju przypadki. Myślę, że tak, bo miejscowość ta doczeka się wreszcie porządnej drogi dojazdowej do swojej miejscowości od drogi powiatowej prowadzącej do Gnojna. Do tej pory miała tylko część tego odcinka utwardzonego, duża część była pokryta tak zwaną trylinką. Wiemy, jak się jeździ po trylince, były to pewne uciążliwości z tym związane, ale myślę, że dość istotny, strategiczny odcinek drogi w długości ponad 830 metrów, otrzyma nowoczesną wręcz nawierzchnię. Jest to o tyle istotne, że przy tej drodze mamy kilka dość ciekawych inicjatyw. Mianowicie powstała dość duża pieczarkarnia. Przedsiębiorstwo rolno-handlowe ma swoją suszarnię. Gmina przy samej drodze ma położone ujęcie wody, które dostarcza wodę dla mieszkańców z terenu całej gminy. Także odcinek bardzo istotny. I co jest jeszcze istotne? Bardzo ważną rzeczą jest uregulowanie ze zjazdu tej drogi na drogę powiatową. Do tej pory ten zjazd jest bardzo niewidoczny. On wymaga koniecznie przebudowy, dlatego cieszę się, że w ramach tej inwestycji, którą będziemy realizowali w tym roku, ten zjazd będzie miał taką zgodnie z wymogami wybudowaną konstrukcję, a przede wszystkim bezpieczne połączenie. Inwestycja na kwotę prawie 1 100 000. Dofinansowanie z rządowego programu rozwoju dróg ponad 530 tysięcy. Liczymy, że wystarczy na to, żeby wybudować nową nawierzchnię, wybudować kanał technologiczny, który pozwoli na umieszczenie w tym kanale w perspektywie światłowodu, bo światłowód do linii zabudowy pieczarkarni już jest położony, a od pieczarkarni do miejscowości Wandopol pozostał odcinek około 400 metrów, trzeba będzie ten kanał dobudować. Uważam, że droga bardzo potrzebna, wykorzystywana i myślę, że będzie przynosiła dużo radości mieszkańcom Wandopola, ale również wszystkim, którzy będą korzystali z tego odcinka drogi.